40 lat minęło, a tyle zmian. Nowocześnie się stało i to jak. W 94 stanęła tu pływalnia i coś jeszcze stało się. Powstała niemiecko-polska szkoła i gimnazjum numer 6. W zeszłym roku zespół Szkół w Policach obchodził swoje 40-lecie. Był to czas wielu zmian. Zmian, ale przede wszystkim rozwoju. Skrzydła rozpostarła współpraca polsko-niemiecka. Od 1995 roku polskie dzieci mają możliwość nauki w Leknic. To otwiera im drogę do zachodniego świata. Doskonalą swój język, poznają kulturę, przekraczają własne ograniczenia. Znacząco zmieniła się też infrastruktura szkoły. Powstał orlik, lodowisko i siłownia zewnętrzna. Zaś największa inwestycja, hala widowiskowo-sportowa, była efektem pracy i uporu wielu ludzi. To dzięki nim, mimo trudności, projekt udało się zakończyć sukcesem. Szkołę przez wiele lat prowadziła dyrektor Beata Golisowicz. Wizjonerka całkowicie oddana swojej pracy. W 1989 roku przyjechała do Polic, gdyż ówczesny dyrektor Jerzy Kliszewski poszukiwał nauczyciela fizyki i oferował mieszkanie. Celem moim było zawsze poszukiwanie dobrych rozwiązań dla uczniów. Chciałam, żeby mieli jak najlepsze warunki do nauki, żeby mogli się rozwijać i w tym czułam się bardzo dobrze i to przynosiło mi wiele satysfakcji. Tak bardzo, że właściwie oprócz pracy nie robiłam żadnych innych rzeczy. Już w ostatniej fazie, kiedy byłam dyrektorem zespołu szkół, to tak naprawdę po kilkanaście godzin na dobę z wielką satysfakcją, bez żadnego zmęczenia wykonywałam swoje obowiązki. Udało mi się zbudować taki zespół ludzi, który właściwie bez słów się rozumiał. Wszyscy nawzajem wspieraliśmy się. Byliśmy gdzieś, nie wiem, w czasie wolnym, kontaktowaliśmy się ze sobą. Rodziny siedziały przy grillu, a my pracowaliśmy po to, żeby można było coraz więcej ulepszeń i coraz więcej dobrych rozwiązań w szkole wprowadzić. Tak naprawdę całe moje życie. Praca w zespole szkół imienia Ignacego Łukasiewicza. W roku 2013 nastroje społeczne zostały zachwiane. W sierpniu odbył się konkurs na dyrektora zespołu szkół. Wygrała go osoba nieznana wcześniej w środowisku polickim. Agata Markowicz-Narenkiewicz, nauczycielka z 20-letnim stażem pracy, przyjechała z Goleniowa. Swoją karierę rozpoczęła w wiejskiej szkółce. Rozwijając skrzydła w kolejnej placówce, została dyrektorem. Ale ciągle jakby czegoś brakowało. Podjęłam pracę wtedy w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. No i przez wiele lat pracowałam w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. W międzyczasie pracując i w kuratorium, i pracując jeszcze w szkole podstawowej, pracowałam w zasadniczej szkole zawodowej dodatkowo, pracowałam również w gimnazjum dodatkowo. No i od kilkunastu lat jestem również trenerem, prowadzę szkolenia w firmach szkoleniowych, prowadzę zajęcia na uczelniach wyższych i to jest taka moja pasja, którą rozwijam gdzieś dodatkowo oprócz pracy w zarządzaniu oświatą. Mimo swoich kompetencji i doświadczenia zawodowego, Agata Markowicz-Narenkiewicz nie została dobrze przyjęta. Dla sporej części Policzan wybór był dużym zaskoczeniem. Środowiskiem zawrzało. Pojawiły się głosy, że konkurs nie został przeprowadzony uczciwie, że wybrana kandydatka została przywieziona w teczce. Temat Białej pojawił się w wielu mediach. Pozostawcie dorobek Białej Szkoły. Pozostawcie nam Beatę. Pozostawcie dorobek Białej. Pozostawcie Beatę Białej. Pozostawcie dorobek Białej. Pozostawcie dorobek Białej! Pozostawcie dorobek Białej! W kontekście nieuczciwych praktyk mówiło się także o znajomości Agaty Markowicz-Narenkiewicz z posłanką Platformy Obywatelskiej Magdaleną Kochan. Obie panie temu zaprzeczyły. Z decyzją komisji nie mogło pogodzić się wiele osób. Pikanterii dodawał fakt, że zasiadały w niej osoby, które według obrońców Beaty Golisowicz nie powinny. Będący w zarządzie Anna Rybakiewicz i Jacek Stachyra najpierw wybrali nową dyrektor, a potem zatwierdzili swoją decyzję.
W obronie Beaty Golisowicz stanęło sporo osób. Pojawiły się protesty, pikiety i marsze uliczne. 1 września 2013 roku po raz pierwszy w historii szkoły nie odbył się uroczysty apel. Uczniowie zapowiedzieli, że tego dnia przyjdą ubrani do szkoły na czarno. W ten sposób chcieli pokazać swoją dezaprobatę dla decyzji starostwa. Nowa dyrektor rozpoczęła pracę w trudnym środowisku. To są chyba wspomnienia, które chciałabym wymazać z pamięci. Było mi bardzo źle. Byłam bardzo mocno atakowana jako ta osoba, która chce zniszczyć to, co tutaj jest. Najpierw były pretensje o to, że najprawdopodobniej przyszłam zniszczyć SMS. Proszę spojrzeć, minęło pół roku, SMS istnieje. Że przyszłam po to, żeby hala została oddana komuś zupełnie w prywatne ręce. Proszę spojrzeć, hala nadal jest szkolna. Nie ma burzy, nie ma nerwów. Później pojawiła się kolejna, no mogę powiedzieć plotka, bo zarzut, no trudno to określić, że przyszłam na pewno zniszczyć Legnic. Legnic jest, współpraca z Legnic jest. Mimo to głosy zbuntowanego społeczeństwa nie cichną. Grupa osób ma poczucie niesprawiedliwości wyrządzonej byłej dyrektor. Stając w jej obronie obserwują każdy ruch nowej kadry rządzącej. W ostatnim czasie światło dzienne ujrzała między innymi sprawa plagiatu. Rzekomo popełniła go Agata Markowicz-Narękiewicz w koncepcji funkcjonowania zespołu szkół w Policach. Pani dyrektor nowa broni się tym, że jest to tak zwana dobra praktyka czerpania ze źródeł. Czego nowa pani dyrektor najwyraźniej nie rozumie, jest to, że my się bynajmniej nie czepiamy tego, że korzystała ze źródeł, bo to jest oczywiste, tak? Czepiamy się tego, że nie było żadnego odwołania do tych źródeł, nie było napisane, że tutaj tak w przypisach, że tutaj korzystałam z tej pracy, tutaj z tej. Tak dla wiadomości, pani dyrektor, to jest przestępstwo. Gdybym ja prywatnie, Dariusz Śnieg, obywatel, uczeń, zrobił coś takiego już nawet nie na maturze, tylko w zwykłej cholera klasówce, to W najlepszym wypadku dostałbym jedynkę i naganę, a w najgorszym wypadku mógłbym zostać pozwany przez autora tej pracy do sądu. Co dostała w zamian za to pani dyrektor? Posadę dyrektora w bodaj największej placówce oświatowej w całym powiecie. Sprawę bada obecnie starostwo powiatowe. Beata Golisowicz pogodziła się z nową sytuacją, jednak w jej odczuciu spokój nie został zachowany. Działem wymierzonym w jej kierunku była próba bezpodstawnego odwołania Mirosława Chmielewskiego od nauczania w Legnic. Nie jest tajemnicą, że polonista to partner życiowy byłej dyrektor. Pani dyrektor na posiedzeniach Rady Pedagogicznej zajmuje się moim mieszkaniem, moim oświadczeniem majątkowym, zajmuje się moją korespondencją. A odsuwanie jednego z trzech nauczycieli bez żadnych podstaw jest tak ewidentne, że nie wiem, o czym rozmawiamy. To jest oczywiste. Pan dyrektor Szeder na oficjalnym spotkaniu wśród nauczycieli i zastępców dyrektorów prosi panią dyrektor o to, żeby nie zmieniać. A pani dyrektor prosi panią, która jest na emeryturze, żeby została, a wyrzuca pana Mirosława. Państwo wiecie o tym, że również wiedzcie o tym, że również publicznie zajmują się nauczyciele, pani dyrektor i zastępcy dyrektora naszym życiem osobistym, naszymi zarobkami. Jakiś konkubent pani Golisowicz nie będzie chodził po szkole. Więc proszę państwa, to nie jest tak, że mamy jakieś podstawy, żeby pana Chmielewskiego cofnąć do Polic, że tu uczniowie są lepsi, ci są gorsi. Nie, z całą mocą nie jestem przygotowana na piśmie, ale myślę, że przygotowałam już i powiedziałam tyle argumentów, że naprawdę nie ma o czym dyskutować. I jak ja widziałabym łzy dzieci, które proszą, żeby zostało tak jak jest, nie żeby zmieniać. To nie jest prośba o to, żeby zmienić, tylko prośba o to, żeby zostało tak jak jest, bo było dobrze. Nigdy jako dyrektor, nauczyciel, człowiek nie pozwoliłabym sobie na to, żeby być przyczyną płaczu dzieci. To jest wychowanie. Państwo to firmujecie i jestem przekonana, że pan starosta
tak to poprowadzi, że jakiś argument się znajdzie. Bo ja jestem tutaj jak chwast. Wyrzucić mnie trzeba z Polic. Z korzeniami. Podczas sesji, na której głos zabrała Beata Golisowicz, padło wiele słów. Swoje stanowisko przedstawiła Rada Rodziców. Suchej nitki nie zostawiła opozycja polityczna. Tydzień później zespół szkół opublikował informację wskazującą na to, że Mirosław Chmielewski pozostanie w Leknic. Agata Markowicz-Narenkiewicz nie była obecna podczas sesji. Tego dnia została wezwana do kuratorium. Na zarzut czytania prywatnej korespondencji odparła, że zdarzyło się to tylko raz, przypadkiem otwierając pozostałe listy. Podczas umówionego wywiadu zapytaliśmy o sprawę mieszkania byłej dyrektor. Wyjaśniałam Radzie Pedagogicznej, dlaczego zostało może nie zamurowane, tak? Dlaczego zostało zaślepione wyjście od mieszkania pani Golisowicz na zewnątrz. Nauczyciele w międzyczasie o różne rzeczy, różnych tam osób się pytały, a dlaczego, a jak mieszka, tam ma ktoś odpowiedział, a przecież ma mieszkanie, a skąd wiesz, że ma drugie mieszkanie. Wtedy ja powiedziałam oficjalnie, słuchajcie, co kto ma, jest oficjalnie umieszczone na stronach internetowych starostwa, są oświadczenia majątkowe i w oświadczeniu majątkowym można przeczytać. Przecież jest i moje oświadczenie, i pani Golisowicz, i każdego innego dyrektora. To nie jest tajemnicą. Co kto wykazuje w oświadczeniu majątkowym? Osoby zaangażowane w sprawę przywrócenia byłej dyrektor nie zamierzają zaprzestać swojej działalności. Od września ubiegłego roku w szkole odbywają się liczne kontrole. Dyrektor Markowicz-Narenkiewicz wzywana jest do kuratorium. Pisane są listy, złożono kilka donosów. Do prokuratury, jak też do samego prezydenta Polski. Listy e-maile wpływają także do naszej redakcji. Moim zdaniem szkoła jest po prostu źle zarządzana. I w związku z tym wydaje mi się, że dzieją się tam, mówiąc delikatnie, dziwne rzeczy. Warto wspomnieć, jeżeli mówimy o tym złym funkcjonowaniu, co miało miejsce we wrześniu między innymi, kiedy przez 3 tygodnie jedna z pań wicedyrektorek, notabene polonistka, nie miała czasu, tak powiedziała na spotkaniu z rodzicami, nie miała czasu na to, żeby po prostu prowadzić lekcję polskiego i 3 tygodnie nie było lekcji z języka polskiego, o czym podobno pani dyrektor nie wiedziała. Ja nie umiem się w tym względzie wypowiedzieć, po prostu nie znam tematu tutaj. I nie umiem. Ja patrzę na podstawie dokumentacji tego, co jest. Nie umiem się nawet odnieść. Od września część nauczycieli korzysta ze zwolnień lekarskich. Brak kompetentnej kadry utrudnia prowadzenie placówki. Szukając rozwiązań, dyrekcja szkoły zdecydowała, że w jednej klasie matematyka zostanie rozdzielona między 2 nauczycieli. Panią, którą zastępują, ma urlop dla poratowania zdrowia do 28 lutego, więc w marcu powinna być już w pracy, chyba że przyniesie zwolnienie lekarskie dalsze. Czy ktoś przewidział, że zmiana dyrekcji w zespole szkół przyniesie taką falę protestów? Choć szkoła funkcjonuje, nastroje nadal nie są spokojne. Zderzają się tutaj 2 światy. Pierwszy świat to jest władza lokalna, ich ignorancja, hipokryzja. Przeciwstawia się temu, co zostało do tej pory zbudowane. Tak jak już przedmówca powiedział, Biała jest symbolem, jest największą szkołą, placówką oświatową tutaj na terenie. Powinniśmy się nią szczycić. Natomiast i pani Golisowicz wcześniej prowadziła właśnie taką strategię, żeby rozwijać, ciągle rozwijać tą szkołę. Władze powiatowe mają inną koncepcję. Mądrze to się mówi, że to jest redukcja kosztów, tak? Natomiast tak naprawdę tu chodzi o to, że przez tą redukcję trzeba mieć na względzie, że są zwalniani pracownicy. Owego czasu była specjalna sesja Rady Powiatu, gdzie zadałem tylko jedno pytanie. Czy będą zwolnienia? Powiedzieli, że nie będzie zwolnień. Ile osób w tej chwili, na chwilę obecną, nie pracuje? Możemy sobie odpowiedzieć, bo są takie osoby, które już w tej chwili nie pracują. Środowisko nauczycieli zostało podzielone. Wśród entuzjastów i przeciwników przywrócenia Beaty Golisowicz znajdują się też osoby zupełnie zdezorientowane. Do naszej redakcji docierają głosy, że część nauczycieli przychodzi do pracy na środkach uspokajających. Bardzo dużo jest jakichś takich informacji błędnych dawanych nauczycielom, że będzie 2 WF-istów zwolnionych. Kiedy rozmawiam z WF-istami, spokojnie, za chwileczkę anglista będzie zwolniony. Albo, że tak powiem, jakaś plotka jest wrzucana, albo ludzie sami się gdzieś nakręcają. W boju o Białą najwięcej tracą uczniowie. Nie są pewni swojej sytuacji. Docierające z różnych źródeł sprzeczne opinie wywołują w nich obawy. Od początku roku, odkąd się dowiedzieliśmy o tym w ogóle, że ma zostać przeprowadzony takowy konkurs na dyrektora, od razu zaczęliśmy się niepokoić. Później było dużo zawirowań, jeśli chodzi o naszą szkołę. Dużo osób właśnie, baliśmy się i zastanawialiśmy się, czy w ogóle skończymy
ten projekt, czy wytrwamy w Legnic i czy nikt nie będzie nam utrudniał tego. Później odbyło się zebranie z rodzicami, no i po wielu takich zawirowaniach właśnie dowiedzieliśmy się, że skończymy tę szkołę. Dostaliśmy pismo od dyrektora niemieckiego, że dokończymy tą szkołę, te roczniki, które są w Legnic, a dalsze informacje nie są mu znane. W minionym roku po raz pierwszy dyrekcja szkoły zorganizowała wspólną wigilię. Przy jednym stole mieli zasiąść wszyscy pracownicy i uczniowie. Część z nich miała jeszcze lekcje w Legnic. O to, że zostali pominięci, mają żal. Poczuliśmy się właśnie, że jesteśmy gorsi. Wtedy właśnie też było zawirowanie z panem Chmielewskim, ponieważ miał zostać odwołany z Legnic. Takie informacje do nas dotarły, no i chcieliśmy się spotkać, porozmawiać z panią Agatą. No a wyszło tak, że przyszliśmy na Wigilię, zostaliśmy wtedy stamtąd wyproszeni, zaproszeni do gabinetu pani dyrektor, gdzie na początku powiedziała nam pani, że nikogo nam nie odbiera, a na końcu rozmowy powiedziała, że głos ucznia się dla niej liczy, dlatego właśnie dostaniemy dobrego nauczyciela. Uczniowie zabrali głos. Jednocześnie są oskarżani o brak własnego zdania i manipulacje. Nie wiem, czy to ma tak wyglądać, że my po prostu musimy walczyć i domagać się wszystkiego, co potrzebujemy. No bo zawsze nas nauczyciele od WOS-u i ogólnie nas uczyli, że w demokracji jest tak, że głos ludu się liczy, czyli że co, że my jesteśmy w takim razie jacyś gorsi, że nasz głos się nie liczy. Nas uczniów, naszych rodziców, w sumie najważniejszych osób, bo bez nas by ta szkoła nie istniała. Ja nie wiem, czy starostwo o tym nie myśli, czy jak to się dzieje, że tak, do takich sytuacji w ogóle dochodzi. Wynik konkursu wzbudził wiele emocji, ale nie dla każdego. W opinii wicestarosty Anny Rybakiewicz w szkole już wcześniej nie działo się dobrze. Przez ostatnie 2 lata mieliśmy ciągłe informacje o sporze w zakresie prowadzenia zespołu szkół. Czy ona źle funkcjonowała? Myślę, że nie możemy powiedzieć, że ona do tej pory źle funkcjonowała. Pytanie, czy może funkcjonować lepiej. Zespół szkół rozwinął się w sposób godny podziwu. W ocenie władz placówka może być jeszcze lepiej zarządzana. Wśród licznych głosów pada pytanie o to, dla kogo lepiej. Dla szkoły czy starostwa, które boryka się z mało elastycznym budżetem. Z zebranych przez nas informacji wynika, że w zeszłym roku szkoła zwróciła starostwu około 600 tysięcy złotych, a potrzeb wcale nie ubywa. Wiemy, że w budynku przecieka dach. Co będzie dalej z Białą, pokaże czas. Jeśli szkoła na zmianach skorzysta, przyjdzie moment na pokorne chylenie czoła. Tymczasem przeciwnicy walczą, by, tutaj cytat, nikt nie mówił, że nic nie zrobiliśmy. Cały czas działamy, kiedy już może troszeczkę mniej aktywnie, pod tym względem, że czas na marsze już się skończył. Teraz jest czas na konkretne działania drogą prawną, upublicznianie wszelkich informacji. Tym się w tej chwili przede wszystkim zajmujemy, upublicznianiem wiadomości chociażby o odwołaniu i przywołaniu z powrotem do Legnic pana Mirosława Chmielewskiego, o plagiacie. Wszelkie informacje na temat tego, co się dzieje w Białej, my w tej chwili udostępniamy, upubliczniamy, a jeśli będzie potrzeba, że znowu trzeba będzie wyjść na ulicę, znowu trzeba będzie pokazać starostwu, ilu nas jest, to my się tego też bynajmniej nie boimy. Nigdy dotąd zmiana dyrektora w zespole szkół nie ożywiła fali protestów społecznych. Dlaczego tym razem stało się inaczej? Dobro szkoły zostało zachwiane. Od ogłoszenia wyników konkursu minęło pół roku. W poczuciu niesprawiedliwości grupa ludzi solidaryzuje się. Ta zmowa jednak wiele utrudnia. Dla wielu osób machina niepokoju nie przestała się kręcić, a szkoła nie odzyskała dawnego spokoju.